trafisz broń. Wszyscy mają. Panowie, pamiętacie plan? Tak. Nie dajcie się zaskoczyć, idziemy. Żołnierze Orlika przeprowadzili wiele udanych akcji przeciwko aparatowi komunistycznego terroru. Na przykład w kwietniu 1945 roku rozbili Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Puławach, uwalniając 107 więźniów. Marian Bernaciak-Orlik urodził się 6 marca 1917 roku w Zalesiu koło Ryk. Rodzina posiadała niewielkie gospodarstwo. Mimo trudnej sytuacji materialnej ukończył gimnazjum w Puławach. We wrześniu 1939 roku z 2. Pułkiem Artylerii Ciężkiej bronił Włodzimierza Wołyńskiego przed armią sowiecką. Dostał się do niewoli i zapewne zginąłby w Katyniu, ale uciekł z transportu wiozącego go do obozu w Kozielsku. W 1940 roku wstąpił do ZWZ, zajmował się propagandą i legalizacją. Zagrożony aresztowaniem przez Gestapo od jesieni 1943 roku zaczął się ukrywać. Stworzył oddział partyzancki, przeprowadził z nim ponad 20 akcji przeciw Niemcom. W lipcu 1944 roku jego oddział zajął Ryki, zanim dotarły tam sowieckie czołgi. Zgrupowanie Bernaciaka w końcu 1945 roku liczyło około 200 dobrze uzbrojonych żołnierzy. Jedną z najgłośniejszych akcji zgrupowania Orlika było rozbicie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Puławach 24 kwietnia 1945 roku. Relacja jednego z uczestników akcji. Gdy Igonka rozmawiał z komendantem UB, stojący na obliczu oficer NKWD zorientował się, że to podstęp i sięgnął do kabury po pistolet. Szybszy był jednak Orlik. Uwolniono 107 więźniów, w tym wiele kobiet. Zabito 5 funkcjonariuszy UB i 2 milicjantów. Do czerwca 1946 roku partyzanci Orlika przeprowadzili szereg pomyślnych akcji. Do najgłośniejszych należy zwycięska bitwa z grupą operacyjną NKWD UB w Lesie Stockim. 24 czerwca tego samego roku Orlik wracał z odprawy sztabu inspektoratu puławskiego w Wilnie. Koniowi ciągnącemu furmankę odpadła podkowa. Sołtys, konfident UB, dał znać żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego stacjonującym nieopodal oraz milicjantom z posterunku MO. Podczas próby wydostania się z okrążenia dwukrotnie ranny major Marian Bernaciak-Orlik popełnił samobójstwo.